z nas wie, czym jest cyberprzemoc, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że jest jej ofiarą lub co gorsza sprawcą. W ramach dzisiejszego odcinka zrobiliśmy ankietę online, w której wzięło udział 87 osób w różnym przedziale wiekowym, by dowiedzieć się, ile wiedzą o cyberprzemocy, i będziemy posługiwali się wynikami z ankiety. Aż 65% osób ankietowanych uważa, że pobieranie nieznanego oprogramowania jest niebezpieczne, ponieważ można pobrać niebezpieczne oprogramowania, takie jak wirusy lub niechcianą treść. Reszta osób uważa, że pobieranie plików z nieznanego źródła jest bezpieczne, gdy mamy dobrze zabezpieczone urządzenia. Każdy wie, że pobrać kraka do gry, którą zawsze chcieliśmy mieć, nie jest trudne. Ale w świetle prawa jest to zakazane i nie zachęcamy do takiego zachowania. Ale czy pobieracie kraki, czy nie, zawsze warto mieć zabezpieczenia antywirusowe. Każde pliki, które pobieracie, zawsze warto przeskanować. Chyba że nie macie zabezpieczeń antywirusowych, tak jak 18% ankietowanych. Ale pamiętajcie, że najlepszym antywirusem jest człowiek. Jeżeli robicie wszystko z głową, to wasze urządzenie będzie bezpieczne i nie będziecie mieli żadnych ataków wirusa. Jeżeli uważasz, że jesteś anonimowy w internecie, tak jak 8% osób, to grubo się mylisz. Różnica jednak wygląda, odpowiedzi zależy. Na przykład, jeżeli ustawicie sobie nick, czyli nazwę gracza, jeżeli gracie w grę, na przykład swoje imię i nazwisko, to osoba, która z wami gra, może was wyszukać w internecie, na przykład na Facebooku, i wtedy może wami manipulować, szantażować oraz wyśmiewać się z was. Ale na przykład, jeżeli ustawicie sobie nazwę gracza na jakiś losowy pseudonim, na przykład pan gracz 47, to osoba już nie będzie wiedziała, jak się nazywacie i nie będzie mogła was szukać w internecie. Ale pamiętajcie, że jeżeli dopuścicie się jakiegoś przestępstwa w internecie, to smutni panowie w białych kapeluszach mogą was znaleźć i zapukać wam do drzwi, a wtedy już nie będzie wesoło. Pomimo że 62% ankietowanych osób mówi, że nie było ofiarą cyberprzemocy, to tak jak każda przemoc, można się przed nią obronić. I dlatego chcemy wam przekazać kilka sposobów na bronienie się przed nią. Sprawdzaj adresy URL, czy strona ma protokół zwykły, HTTP, czy HTTPS, który szyfruje nasze dane i daje nam większe bezpieczeństwo w sieci. Wygląd linku, by był na przykład Facebook, a nie Facebook przez jedno O. Czy link jest bezpośredni, czy skrócony przez inną stronę. Przykładem może być link bit.ly/facebook, który nie musi nas prowadzić do Facebooka, tylko do zarażonej strony, która ma na celu wygrać nasze dane przez twoją nieuwagę. Sprawdzać, czy strony bankowe mają dodatkowe zabezpieczenie, które zawsze znajduje się przed linkiem. Patrz, czy na pewno jesteś na Allegro, bo może być to strona podobna do Allegro. Jeżeli kupisz coś na takiej stronie, to jesteś oskamowany, inaczej mówiąc okradziony. Nie dodawaj nieznajomych i podejrzanych osób na portalach społecznościowych, bo niektórzy potrafią poprzez dodanie do znajomych włamać się na konto, ale to są zaawansowani profesjonalni hakerzy i trudno ich znaleźć, bo portale społecznościowe walczą z takimi ludźmi, ale zawsze miejcie się na baczności. Nie wiem czemu, ale ludzie nie wiedzą o tym, że linki typu darmowe bony do czegokolwiek.eu lub luknifoty.eu z podobno waszymi zdjęciami to wirusy, które są rozsyłane przez zarażonego automatycznie do wszystkich znajomych poprzez kliknięcie na taki link. Nie wiem, jak wygląda strona po kliknięciu w link, ale szczerze nie polecam wam wchodzić w to, i jeżeli ktoś wyśle wam taki link, to poinformujcie go, że ma wirusa, by ta osoba zrobiła coś z nim i nie zarażała kolejnych ludzi. Nie wchodź w podejrzane maile, szczególnie takie, w których jest wezwanie do zapłaty albo dopłaty za coś, co zapłaciliście albo nie kupowaliście. Jeżeli już wejdziecie taki mail, to pamiętajcie, by nie klikać w żadne linki i nie pobierać żadnych plików, bo wiąże się to z wielkim zagrożeniem i wykradnięciem danych. Nie wchodź w podejrzane reklamy. Przykładem takich reklam są reklamy na stronach dla dorosłych albo na stronach, w których możemy pobrać nielegalne oprogramowanie. Nie zachowuj danych osobowych i logowania w przeglądarce typu automatyczne wpisywanie hasła, kart bankowych i tym podobne. Myślę, że teraz wiecie więcej o cyberprzemocy oraz jak się z nią zmagać. Ja teraz idę walczyć z innymi ludźmi, którzy zaburzają spokój internetu. Siemano!